Plus minus lista Ekstra w Radiu Z. Z wielką przyjemnością goszczę dzisiaj Jana Borysewicza. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam ciebie, witam państwa. Jakby nie patrzeć, nie ma takiej pory chyba, kiedy o Lady Punk się nie mówi albo nie pisze. I tak sobie przejrzałem internet i widzę, że na koncercie w Gwarkowie wtargnął wam człowiek poza ogrodzenie. Musiał zapłacić 2000 zł za to. Słuchaj, naprawdę? Najdroższy koncert Lady Punk chyba w jego życiu będzie. Ale kiedy to było? No kiedy? Kilka dni temu graliście w Gwarkowie? No graliśmy, ale to ja pierwsze słyszę. Że był taki incydent, że fan tam przekroczył granicę i 2000 go to kosztuje. Przekroczył granicę koncertu Lady Punk. Dobre, no nie wiem, no przykro mi bardzo. To dosyć spora kwota. Pewne zasady, których niestety musimy się mimo wielkiej miłości trzymać. Nie? Ale to smutne. No tak. Trochę to smutne. Chociaż z drugiej strony, jakby wszyscy chcieli przeskoczyć, to... A zdarza się, że na koncertach Lady Punk ciągle coś cię jeszcze zaskakuje? Chyba tak, wiesz, no... Czasami lecą dalej rzeczy, które kiedyś latały na naszym kierunku. Tak. A czy teraz najczęściej latają marchewki, tak? Jak gram Marchewkowe pole. Serio ludzie rzucają marchewki? Rzucają albo prawdziwe marchewki z taką nacią, albo rzucają takie zabawki marchewki. Oczywiście my natychmiast z Januszem podnosimy te marchewki i kładziemy na perkusję Kuby Jabłońskiego. To dzisiaj nie są tanie rzeczy, wiesz. No ale to jest miłe, wiesz, no, czasami ktoś jak się zamachnie i taka długa marchew poleci w nogę na przykład, to jest takie małe auć. A jak po mistrzostwach? Jak grałeś chłopakom? Jak emocje w spotku? Słuchaj, cudownie. To wiesz, ja przede wszystkim byłem na koncercie tego dnia w Tarnowskich Górach. Na znakomitym koncercie. I natychmiast, wiesz, tuż po, już po bisach, musiałem szybko wskoczyć w trzy auta. I trzema autami pojechaliśmy i z techniką, i z menadżerem. I ja swoim autem pojechaliśmy do Spodka. Ja tam miałem powiedzieć fajną kwestię, ale akurat człowiek, który był odpowiedzialny za aparaturę, coś tam zepsuł. I chciałem powiedzieć, że gratuluję przede wszystkim włoskiej drużynie, bo oni świetnie grali. No a dla nas przecież polska drużyna zawsze będzie mistrzem świata. No, a kilka dni temu koszykówka, nie? Też ta, piękna sytuacja. Koszykówkę ja mniej w ogóle, bardziej Janusz koszykówka. Natomiast taką ręczną ja się bardzo, siatkową się bardzo interesuję. Zanim przejdziemy do nowego numeru, chciałbym pogadać z tobą chwilę o wywiadzie, który się ukaże 28 września. Wywiad Rzeka, który przeprowadzał Marcin Prokop, dobry rozmówca. Mm-hmm. Dowiedziałeś się czegoś o sobie więcej? No wiesz, to raczej Marcin się dowiedział więcej o mnie i ludzie, którzy kupią tą książkę, będą wiedzieli więcej o mnie. No to były akurat rzeczy takie, które Marcin ze mnie wyciągał, wiesz, przez 40 godzin. Tak? Bardzo musiał się starać? Wiesz co, ja Marcinowi zaufałem. Ja Marcina wybrałem, ponieważ bardzo go szanuję. Jest to człowiek bardzo inteligentny, z dużym poczuciem humoru i umie słuchać, więc... Ale też nie było łatwo, tak? Bo Marcin z kolei wyciągał ze mnie takie rzeczy, których ja wcześniej nie chciałem mówić, tak? Jestem w tej chwili w takim czasie, że w zasadzie chciałem się otworzyć i wydaje mi się, że było mi to potrzebne. Chociaż były momenty bardzo wzruszające podczas nagrywania tych wywiadów, ale wydaje mi się, że tak jakby troszeczkę ze mnie zeszło powietrze, że chyba potrzebowałem tego. 40 godzin wspólnych rozmów, to ciężka praca jest. To jest wiesz, więcej niż 2 godziny dziennie nie robiliśmy, dlatego że po 2 godzinach już mi się w głowie trochę kręciło. Bo w sumie ja cały czas mówiłem, prawda? Tak, na tym to polegało. Marcin zadawał pytanie, ja cały czas mówiłem, więc wiesz, to mów 2 godziny non-stop, także i to jeszcze z emocjami, prawda? Przypominanie pewnych faktów pewnie jakichś. No dokładnie. Mówienie o czym nie chciałeś. Marcinowi się to bardzo spodobało, jak powiedziałem, że w pewnym momencie nawet mówię, Marcin, daj już mi spokój, bo ja mam takie szufladki w ogóle tutaj w duszy, które pozamykałem już dawno, a ty mi tak po jednej otwierasz teraz i mnie to rani, wiesz, także... I to zupełnie szczerze mu powiedziałem. I on powiedział, że to piękne określenie, bo... ale tak było, wiesz, no tak było. Będzie trzęsienie ziemi? Wiesz, to zależy dla kogo. Teraz już są takie czasy, że... Zmieniły się, tak? Mi się wydaje, że Lady Punk to od dawna lubił wywołać trzęsienie ziemi. Nie, ale mi się wydaje, że wiesz, no, my od wielu lat już nie zrobiliśmy żadnego trzęsienia ziemi i chyba nie mamy zamiaru, wiesz. No, bardziej, wyrasta się z tego? Bardziej muzycznie, wiesz. Że wiesz co, też się
te rzeczy się nie robiły celowo, prawda? Myśmy nie robili tych rzeczy celowo. One wychodziły bardzo spontanicznie. Na, tak? na tym polegało wasz fenomen, między innymi, ale, też, że te rzeczy wychodziły spontanicznie, za to ludzie was kochali. Ale to nie tylko nasz, wiesz, w ogóle rock and roll ma to do siebie, że jednak słuchaj, to się strasznie dużo energii, znaczy strasznie dużo energii kosztuje praca jakby w tym zawodzie, tak? No nazwijmy to zawód, tak? Znaczy dla mnie to jest przyjemność, ale oprócz tego to jest ciężka charuwa, naprawdę, wierz mi. To nie jest takie, że wychodzimy na scenę, gramy, potem idziemy się bawić, no. Nie, no bywało pewnie i tak. No. Znaczy bywało i tak, ale to myśmy po prostu jakby to zrobić? No, przepijali w ogóle koncerty w tym sensie, że jakby nie myśleliśmy o tej, że to ta praca jest tak ciężka. Tak, tak po prostu było, nie? Tak po prostu było. No tak. No właśnie, jako koncerty to możemy płynnie przejść do koncertu, powiedzmy takiego, no, prestiżowego, eleganckiego, trochę kultowego w niektórych źródłach, no bo żeby nagrać MTV Unplugged, to nie jest taki hop-siup. Nie każdy może nagrać taką płytę, nie każdy może podpisać się, albo inaczej, nie każdemu MTV przystępuje muzykę, nie? Powiedzmy. Wiesz co, ja nigdy się nad tym tak głęboko nie zastanawiałem, chociaż miałem takie myśli. A my nie zagraliśmy MTV, ale zawsze sobie mówiłem tak. Przecież myśmy zagrali dwa super koncerty akustyczne i wiele tras zagraliśmy z takimi koncertami. Ja zresztą bardzo lubię zmieniać czasami, na przykład, że gramy, przypuśćmy, mamy jakąś okazję, tak jak mamy teraz LP40. Wydaliśmy płytę LP40 i gramy koncerty pod tym tytułem. Natomiast czasami mam ochotę zrobić taką trasę z koncertami z muzyką o dwóch takich, co ukradli księżyc. I to bardzo fajnie w ogóle się... Ja słyszałem o tym już jakiś czas temu. Tak, to gdzieś cały czas roku, to chodzi. W zeszłym roku graliśmy. To naprawdę bardzo fajnie jest odbierane. Wyświetlamy też urywki z tego filmu rysunkowego, do którego robiłem muzykę. Właśnie czasami przeskakujemy na koncerty akustyczne, tak żeby nie zamęczyć, prawda? Czasami na koncerty symfoniczne, bo też takie były i była płyta, która bardzo dobrze się sprzedała, naprawdę. Więc to tylko cieszy. A mnie bardzo ucieszyło, bo faktycznie ten koncert MTV Unplugged był bardzo wyjątkowy i był taki inny od poprzednich koncertów, prawda? Ja myślałem, że ten koncert będzie grany dla kilkunastu osób, tak? A to było duża, znaczy sala, no. Sala nie była bardzo duża. To było chyba w tej sali w Teatrze Roma? Tak mi się, obok Teatru Roma jest jakaś sala taka, wiesz. Szczerze mówiąc, ja byłem chory, miałem 40 stopni gorączki. Już mieliśmy odwołać ten koncert, ale ja go dałem radę udźwignąć. Jesteśmy już po zgraniu całego materiału i wydaje mi się, że wyszło to, znaczy nawet nie wydaje mi się, wyszło znakomicie. Nawet nie wszystkie utwory jesteśmy w stanie zmieścić na całą płytę, bo tylko może się zmieścić 70 minut, a nam wyszło chyba 90. Mhm. Fajną rzeczą i mi się wydaje, że chyba tak z MTV ludzie powiedzieli, że to jest jedyna taka sytuacja na świecie w MTV Unplugged, że utwór został zaśpiewany przez publiczność. Cały utwór. Cały utwór, ponieważ ja miałem gorączkę, tak jak wspomniałem. Ludzie skandowali, żeby zaśpiewać Wciąż Bardziej Obcy, piosenkę, którą ja śpiewam. No ale ja powiedziałem, że po prostu jaka jest sytuacja i że nawet nie dam rady wykrztusić siebie w słowa, więc zaproponowałem, jak dacie radę, to zaśpiewajcie. I to świetnie wyszło, naprawdę. No. Będziemy mieli super pamiątkę i my jako zespół i fani, którzy to zaśpiewali. A rejestrowany koncert to większa presja? Zawsze. Oczywiście, że tak. Ja nie wiem, na czym to polega, naprawdę. Wiesz, wychodzimy na scenę, gramy, szalejemy, w ogóle, wiesz, tu się podciąga struny i tak dalej, wiesz. Przeginasz czasami nawet z tym podciąganiem strun, wiesz, bo się nie martwisz, że się gitara nie rozstroi, bo możesz za chwilę dostać drugą, która stoi obok i szybko ją zmienić, czy ci struna pęknie, wiesz, tak samo. A tutaj jest... Dyscyplina. Tu jest po prostu, trzeba się tak spiąć, to jest duży stres, naprawdę. Ale to ciekawe, jak słuchasz efektu tego stresu, koncertu, który jest inaczej, jakie miałeś wrażenie, czyli domyślam się, że pozytywne, słuchających nagrań z MTV Unplugged, czyli zaskoczyliście sami siebie trochę, że w takim stresie, wiesz, jednak co? I mniejszym poczuciu komfortu stworzyliście taki koncert. Ponieważ ja wiem, że takie sytuacje się zdarzają, taki stres się zdarza dla każdego z muzyków, z zespołu czy z gości, ja zawsze przygotowuję bardzo dobrze zespół do takiego koncertu. Czyli mieliśmy 4 czy 5 dni, ale takich naprawdę katorżniczych prób,
gdzie wręcz niektórzy muzycy zespołu mówili albo mi prosto w oczy, albo pokątnie, że ja trochę przesadzam jakby ze szczegółami takimi muzycznymi, z takimi detalami. A potem powiedzieli, o wow, Jan, miałeś rację, w ogóle to idealnie tutaj zabrzmiało. Wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, jak się człowiek przygotuje do tego, wtedy jest ten stres mniejszy, ale mimo wszystko on jest. W ogóle festiwale, najgorsze są dla mnie festiwale, ponieważ na festiwalu nie możesz niczego powtórzyć. No tak. Raz zagrasz i koniec. No wyobraź sobie, że ci zerwie się struna, prawda? I musisz dograć to do końca. Już nie musisz, nie możesz zrobić czegoś innego. I grasz utwór do końca, masz do zagrania jeden utwór, prawda, w takim, na festiwalu. I ta struna ci pęka i musisz zostać na tej scenie i dograć do końca. I jakoś łatać w ogóle tam, wiesz, tymi dźwiękami bez tej struny. To jest dopiero stresujące. A propos festiwalu, jeszcze przypomniałem sobie taką historię, bo ona jest bardzo dobra. Ja tego nie powiedziałem w książce, ale wyobraź sobie, że kiedyś graliśmy w festiwal w Opolu i następnego dnia, dzień przed, była dzień wcześniej była próba, następnego dnia mieliśmy występ i przychodzimy na scenę i okazuje się, że nie ma mojego sprzętu. Został ukradziony z garderoby, z miejsca z festiwalu opolskiego. Dwa marszale, moje wzmacniacze zostały ukradzione. Musiałem pożyczać wzmacniacze. Wróciliśmy potem do Warszawy. Daliśmy takie ogłoszenie w dzienniku telewizyjnym ówczesnym i odezwali się tacy kolesie za przeproszeniem i powiedzieli, że mogą wydać tą gitarę, tylko Janek musi przyjechać. Znaczy te marszale, tylko Janek musi przyjechać. No i przyjechaliśmy do Opola i oni oddali to, te wzmacniacze. Bez konsekwencji. Oczywiście oni powiedzieli, że oni to znaleźli gdzieś na budowie, tak? Ale wiesz, no to takie rzeczy jeszcze, też się jeszcze zdarzają. Tylko wytłumaczenie, chyba że z miłości do Lady Punk to zabrali, żeby mieć cokolwiek mogłoby. Tak, chyba... bo oni oddali, bo prawdopodobnie dowiedzieli się, bo nie wiedzieli, czyjej to jest, ale jak zobaczyli w wiadomościach, że to jest nasze wzmacniacze, no to widocznie chcieli oddać, ponieważ szanowali zespół widocznie. Jest szansa, że nie wiedzieli też, co to jest na początku. Nie, no myślę. Nie, no żartuję już teraz. Wiadomo, a ty wiesz, co to jest marszał? Oczywiście. No taniec. Ty tu przechodzę do... Trochę się na tytule zatrzymam. Tańcz, głupia, tańcz. Dziewczyny dzisiaj z byle kim nie tańczą, chodziło mi po głowie i to nagle krokodyle tańczą. Tak. To premierowy utwór na tej płycie, który znają już fani z koncertów i nagle ukazał się w serwisach streamingowych na singlu zwiastującym tę płytę. No powiem tak, Lady Punk, klasyczny w swojej doskonałej formie. Nie zdradzacie tego nurtu i tego swojego klimatu, mimo różnych kombinacji przez wiele lat. Cały czas konsekwentnie to brzmienie. Jest to brzmienie, wiesz, no jak na takie brzmienie się pracuje latami, wiesz, i wydaje mi się, że takie drastyczne zmiany, wiesz, sandu, stylu i tak dalej byłoby bezsensowne, ale czasami korci mnie, żeby zrobić jakiś mocniejszy utwór, tak na przykład jak Nana, czy są takie utwory w repertuarze Lady Punk, które są mocniejsze. W tej chwili obecnie siedzę na takim utworem, który jest najbardziej mocny, który chce jak najszybciej go zagrać i na razie nie myślę o tym, żeby robić płyty, tylko jakby robić single w tej chwili. Taki trend jest też. Być może z singli poskładamy potem płyty, ale w tej chwili to się wszystko tak zmienia, że... No tak, utwór nowy utwór pod tytułem Krokodyle tańczą. Jest to utwór taki meteorologiczny z podtekstem. Bo to jest tak, jak się patrzy w niebo, wiesz, to niebo jest czasami niebieskie, czasami jest takie zachmurzone, wiesz, no i nie wiadomo, co może tam przyjść z tego nieba. Więc trzeba sobie posłuchać tego utworu i poszukać tego podtekstu. Jest okazja teraz w Radiu Z. Krokodyle tańczą. Andrzej Mogielnicki napisał tekst. Ponowne spotkanie tak, z niezwykłym tekściarzem. My z Andrzejem żyjemy bardzo dobrze i raz na jakiś czas staramy się coś fajnego popełnić. Znaczy bardziej to jest tak, że ja wysyłam Andrzejowi częściej utwory, niż on częściej mi napisze, tak? Bo jak ja mu wysyłam jeden utwór, potem czekam na odpowiedź, nie odpowiada, tak? Wysyłam mu następny, nie odpowiada. Czyli mówię, coś mu tam nie zagrało. To nie chodzi o to, że ten utwór jest zły, tylko wiadomo. Chodzi o to, że Andrzej ma taką specyfikę, że on musi wybrać utwór, który jemu nagle, wow, to jest to. No i tak właśnie jak wysłałem jemu Krokodyle, to natychmiast dostałem tekst w kilka dni, wiesz, i wiesz.
Tu trzeba chyba ufać sobie, nie? Żeby tak mieć taką relację, że wysyłasz numer i on od razu albo pisze, albo nie, nikt się nie obraża na nikogo. Wiesz, my lata ze sobą pracujemy, myślę, że się trochę znamy. Ja też myślę, że rozwinąłem się trochę jako kompozytor, wiesz, no bo te początki, chociaż to trudno powiedzieć, tak, bo te początki były takie, że ja nie zrobiłem jakby pierwszego utworu, który w ogóle przepadł. Ja zrobiłem pierwszy utwór, który już był przebojem, czyli Nie wiesz innej kobiecie. Mhm. I to dużym przebojem, jak na tamte czasy. I no i wiesz, no, aby tylko nie stracić tego, tak? Jak na razie czuję się świetnie i wydaje mi się, że naprawdę mam w zanadrzu bardzo dużo fajnych kawałków, z którymi się będę chciał podzielić z naszymi fanami. To cały czas powstaje, a w szufladzie masz dużo? Wiesz co, ja mam, to często mówię w wywiadach, pewnie kupę ludzi to słuchało, ja mam w swoim telefonie, w dyktafonie od 2 lat nagrane ponad 4000 4000 takich zapisów, fragmentów pomysłów, tak? Czyli wpada mi pomysł do głowy, biorę gitarę, wnucę sobie jakby zarys utworu, no to mam takich 4200 od... No moja głowa cały czas śpiewa i gra, także... A co zrobić, żeby... Ja tak się zastanawiam, co zrobić, żeby uniknąć powtórzeń? No bo jak to nie jest? Da się. Jak to jest, jak to weryfikujesz, bo... Nie da się, wiesz co, ja nawet wręcz powiem ci tak, że czasami mam taką sytuację, że zrobiłem jakiś utwór, prawda, i ten utwór, on jest gdzieś tam znany, ale nie tak bardzo jak utwory Kryzysowa, czy Mniej niż Zero, czy Tacy Sami, czy Zostawcie Titanica, prawda, i są takie utwory, w których na przykład włożyłem jakąś fajną część, której mi szkoda, że ona jakby nie ujrzała światła dziennego, prawda? Że nie jest jakby tak bardzo popularna ta część muzyczna. Więc ja, robiąc nowy utwór, czasami zupełnie przypadkowo wplatam to, co kiedyś w ogóle zrobiłem, wiesz, jakby co nie stało się przebojem. I takie rzeczy, to nie da się trochę, tego uniknąć. Trochę sklejasz te numery też. Tak, jest niesamowita zabawa, może ale fascynująca. Ale oczywiście, że tak. Mi się wydaje, że i to jest zupełnie przypadkowo, wiesz, ale wydaje mi się, że tak powinno być, że tak się powinno robić, zwłaszcza, że ja to robię, że to ja robię, prawda? I to ma być spójne, tak? Masz, tak, czyli ja zżynam sam z siebie. No ale to najlepiej inspirować samego siebie po latach i nagle wracać do czegoś, czy po długim czasie. Janie, czekamy na dużą produkcję i mam nadzieję, że znowu się spotkamy i fajnie, że jesteś. W ogóle. I ta forma, taka widać, że pasja jeszcze cię rozpiera cały czas. Bardzo dziękuję. Płyta MTV Unplugged ukaże się w połowie listopada, a utwór Krokodyle tańczą już gramy na koncertach, więc zapraszamy serdecznie. I gramy teraz w Radiu Z, a moim gościem był Jan Borysewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję tobie, dziękuję państwu.